Irina rzadko spotykała się z przyjaciółmi, odkąd jej mąż zachorował. Kiedyś oboje byli duszą towarzystwa. Ale jak tylko nadeszło nieszczęście, wielu po prostu o nich zapomniało, a niektórzy nawet celowo się odwrócili. Dla Irini została tylko jedna wierna przyjaciółka Julia. Często odwiedzała ją w domu, zaglądała do nich, czasami nawet pomagała, czym mogła. Kiedy Feliksowi przydarzyło się to nieszczęście, tylko Julia z całego ich towarzystwa odwiedzała go w szpitalu. I teraz też przyszła odwiedzić przyjaciółkę. Kobiety siedziały w wygodnych fotelach na tarasie i piły kawę. Jak dobrze powiedziała Irina, jakby nigdy nic się nie stało. Oj, nie mów, odpowiedziała Julia. No, nie zamartwiaj się tak, może jeszcze wszystko się ułoży. Co ma się ułożyć, Julia? Widziałaś go. Leży tam w swoim pokoju i jęczy. Nie, zwariuje od tego. Podszedłszy do balustrady, oparła się o nią. Chciałabym skoczyć na główkę do basenu i nie wypłynąć. I jeszcze to coś tu krąży jak cień ojca Hamleta. O kim ty? zapytała Julia. No patrz, Irina skinęła głową w stronę ulicy. Z tarasu ich domu było widać część ulicy i jezdnie. Właśnie przy krawężniku leniwym krokiem szła całkiem przystojna młoda cyganka. No chodzi i chodzi. U nas ich jeszcze z czasów sowieckich pełno. Kiedy im mieszkania w nowych blokach zaczęli rozdawać, powiedziała Julia. Ale chodzi o to, że ona tu nie po prostu chodzi, ale za moją duszą, powiedziała Irina. Skąd ty to wzięłaś, Irka? Zaśmiała się przyjaciółka. Zostałaś przesądna? Daj spokój, co ma piernik do wiatraka? Ona do mnie o pracę się prosi. Pięć razy już przyszła, a ja ją wysyłałam. No to teraz tu chodzi, liczy na to, że zmienię zdanie, odpowiedziała Irina i wróciła na fotel. To teraz rozumiem, zauważyła Julia. Słuchaj, my z tobą już długo przyjaciółki, mogę ci zadać nietaktowne pytanie? No, dawaj, pytaj, Irina przekrzyżowała nogi i łyknęła kawy z filiżanki. Było widać, że jest gotowa na każde pytania, nawet na te najbardziej nietaktowne. A dlaczego wy z Feliksem tak i nie mieliście dzieci? Spytała Julia. Irina była trochę zaskoczona. Przyjaciółka zadała właśnie to pytanie, którego najmniej się spodziewała usłyszeć. No wiesz, najpierw Felix pracował i budował swoje imperium, potem. Irina trochę się zamieszała. No a potem już było za późno. Przepraszam, co znaczy za późno? nalegała Julia. Droga! Ja oczywiście dopuszczam myśl o tym, że wynalazłaś eliksir młodości, ale wydaje mi się, że nie masz jeszcze czterdziestki. Przy dzisiejszej medycynie to w ogóle nie problem. 42, powiedziała Irina. Nie rozumiem. Co 42, zapytała Julia. Mam czterdzieści dwa, skwitowała Irina. No to koniec tematu, powiedziała Irina. No dobrze, koniec, po co się denerwować. Julia szybko dokończyła swoją kawę i wstała od stolika. Chyba za długo siedzę, muszę już iść. Julia, tylko się nie obrażaj to dla mnie zbyt delikatny temat powiedziała Irina. Wiesz, w Indiach nawet w sześćdziesiątce rodzą powiedziała Julia zirytowana. W jakichś Indiach, gdzie do tej pory siedzą na podłodze i jedzą razem z karaluchami To nie o to chodzi powiedziała Irina. Kiedyś ci o tym opowiem, a teraz proszę nie żądawaj mi więcej takich pytań. Ale ja przecież ostrzegałam, że pytanie będzie nietaktowne, powiedziała Julia. Tak, ale nie aż tak, odpowiedziała Irina. I teraz to już nie we mnie rzecz. Widzisz, co się dzieje z Feliksem, jakie dzieci teraz mogą być od niego. A kto mówi, że trzeba rodzić od niego? uśmiechnęła się Julia. O czym ty mówisz, Julia, opamiętaj się. A ty byś urodziła nie od męża? Zapytała prosto z mostu Irina. Ja? Nie. Po co mi to? Obroniła się przyjaciółka. My i tak mamy cudowną córkę. A co jeśli twój mąż będzie chciał syna? Dociekała Ira. Mój mąż nie ma takiej głupiej przyzwyczajenia czegoś chcieć. On przyjmuje świat takim, jaki jest, odpowiedziała Julia. Przyjaciółki pożegnały się. Irina odprowadziła Julię do bramy. Wróciła do swojego pokoju. Zaryła twarz w poduszkę i zaczęła płakać. Płakała tak długo, aż zasnęła. I dlaczego wszyscy się we mnie mieszają, co im do tego, czy mam dzieci, czy nie, i dlaczego ich nie mam? Przecież ja nikogo o to nie pytam. Oto nie spodziewała się takiego podstępu od Julii. Wydawało się, że ona wszystko rozumie. Przecież to oczywiste, że jeśli ktoś pod koniec czterdziestki nie ma dzieci, to z pewnością nie jest to bez powodu. Och, te nietaktowne, ciekawskie barbarzyńce. Nie spodziewała się, że Julia jest jedną z nich. Irina i jej mąż od dawna już spali w różnych pokojach, od kiedy Felix zachorował. Stało się to nagle i niespodziewanie. Odnoszący sukcesy biznesmen, bogaty człowiek, który mógł sobie pozwolić na wiele, nagle zaczął słabnąć. Wielu nawet mówiło, że być może został on urokowany, lub na niego rzucili klątwę. Felix odpierał to żartami, że nie wierzy w te bzdury. Mówił, że po prostu jest zmęczony. Musi znaleźć czas, wyjechać gdzieś i po prostu odpocząć. Ale jakoś nie udawało mu się znaleźć tego czasu. A potem pewnego ranka Felix po prostu nie mógł wstać z łóżka. Wszystko jak zawsze, lekarze rozkładali ręce. Jeden diagnoz zmieniał drugiego. Poczone w uszy od stwardnienia rozsianego, kończąc na banalnym wyczerpaniu nerwowym, Feliksa położono w szpitalu. Ale z szpitala wkrótce wysłano go do domu. Nie mogli nic zrobić. Na pozór zdrowy mężczyzna po prostu topniał na oczach. Felix już więcej nie wyszedł ze swojego pokoju. Mniej więcej wtedy on i Irina się pokłócili. Chodziło o to, że Felix miał już dorosłego syna. Irina wiedziała o nim, nawet pracował w firmie swojego ojca. Takie rzeczy się zdarzają. To życie i nic na to nie poradzisz. Irina nie była przyczyną rozwodu Feliksa z jego pierwszą żoną, więc nie czuła żadnej winy. Poznała Feliksa, gdy był już od trzech lat rozwiedziony, więc nie mogła być ani za, ani przeciw jego synowi. To była jego przeszłość, jego życie, które było takie, jakie było. Jednak Irina nie mogła sobie wyobrazić, że gdy Felix zachoruje, wyznaczy swojego syna Edwarda na swojego zastępcę i jeszcze z prawem podpisu. Nie, no a komu według ciebie powinienem powierzyć moją firmę? Zapytał wtedy Felix. Komu, jeśli nie mojemu synowi, mogę zaufać? No ogólnie to mnie. Mam wyższe wykształcenie ekonomiczne i doskonale znam całą naszą księgowość sprzeciwiła się Irina. Ale on jest moim synem Felix próbował podnieść głos. A czy to nie przez ciebie nie mam mojego syna? I już nigdy nie będę mógł go mieć. Irina wykrzyczała swoje oskarżenie i wyszła ze sypialni. Od tego czasu Irina przeniosła się do pokoju gościnnego i od tego czasu prawie nie rozmawiała z Felixem. Chyba, że w przypadku skrajnej konieczności. Pytała go tylko o to, co będzie jadł, czy potrzebuje czegoś jeszcze i tak dalej w drobnych sprawach. Przy tym Irina mówiła podkreślonym suchym i twardym tonem. W zasadzie mogłaby wnioskować o rozwód lub po prostu odejść z domu. Właśnie takie było jej pierwsze pragnienie po tym, jak mąż wyznaczył swojego syna faktycznie na dyrektora przedsiębiorstw, ale Irina nie chciała tak łatwo się poddać. W końcu była jeszcze żoną Feliksa. Irina bardzo martwiła się o to, jak młody właściciel poradzi sobie z tak dużym biznesem. Zaczęła potajemnie sprawdzać konta, na szczęście w biurze firmy była dobrze znana i wpuszczano ją w nieobecności nowego dyrektora. Przyznam, że pracownicy też nie przepadali za Edwardem Felixem. Pewnego razu była księgowa z niepokojem zwierzyła się Irinie, że jest bardzo zaniepokojona sytuacją finansową w zagranicznym oddziale firmy. Od tego czasu, gdy Edward zajął się sprawą, włosy stają jej dęba na widok rachunków przychodzących z zagranicy. Ale najbardziej obawia się, że prędzej czy później ktoś będzie musiał za to odpowiedzieć. Felix jest chory, a głównym księgowym jest ona i nie chce iść do więzienia. I co mamy robić? Zapytała Irina. A może zorganizujemy audyt zagranicznego oddziału? Zaproponowała księgowa. Ale zamiast audytu do oddziału miała przyjechać Irina. Za granicą nikt jej nie znał i nie wiedzieli, że jest żoną właściciela. Wykrywając błędy i naruszenia, nie pobiegnie od razu na policję, narażając tym samym księgową. Ale przyniesie jej cenne informacje, z którymi ta będzie mogła wyjść spod ciosu ale porządnie przestraszy naruszycieli. Irina zgodziła się na przygodę, dawno już nie brała udziału w żadnych przygodach, a tu dojrzała cała tajna operacja. Był tylko jeden problem. Irina nie mogła zostawić samego Feliksa. Mimo, że byli pokłóceni, to opiekowała się nim z poczucia obowiązku, trzeba było coś robić. Nie było możliwości zwlekania i szukania opiekunki. Ten wrzut mógł pęknąć w każdej chwili i narazić niewinną osobę. Co robić? Kogo poprosić o opiekę nad mężem? Przecież nie Julię. To bardzo wybredna osoba, o ile Irina pamiętała. Julia nawet własnej córce pieluchy zmieniała skrzywieniem nosa i podbródka. I w ogóle było to jakoś niezręcznie, znały się przecież od dawna. Ale Irina zdecydowała się zadzwonić. Cześć, Jul, muszę wyjechać na kilka tygodni, zaczęła Irina. I dokąd to przerwała jej przyjaciółka? Irina nie chciała ogłaszać celu swojej podróży przyjaciółce, ale Julia lubiła bardzo gadać i miała język bez kości. Kto wie, komu mogłaby się wygadać, gdzie wyjechała. Ta informacja mogłaby dotrzeć do Edwarda. A jeśli Julia wpadnie do Feliksa na pogawędkę? Nie. Lepiej, żeby Julia nie wiedziała o prawdziwym celu wyjazdu. Tak się składa, że dostałam ofertę wycieczki, powiedziała Irina pierwszą rzecz, która przyszła jej do głowy. No tak, Julia znów ją przerwała. W końcu posłuchała moich rad i postanowiła poukładać swoje osobiste życie. Co ma piernik do wiatraka? Moje osobiste życie jest już dawno poukładane, rozgniewała się Irina. Po prostu chcę zmienić otoczenie, widok przed oczami. Rozumiem. Twoje osobiste życie to to samo, które leży sparaliżowane w sąsiednim pokoju, zadwiła przyjaciółka. Julia, nie mów tak o Feliksie, poważnie, odpowiedziała Irina. Po prostu chciałam się dowiedzieć, czy ty lub twoi znajomi nie znacie kogoś. Kto mógłby zająć się Feliksem? Nakarmić go, przebrać. Tylko na dwa tygodnie. Dobrze, zapłacę. W skrócie, potrzebuję opiekunki. Wiesz co, nie, moi znajomi się tym nie zajmują odpowiedziała Julia. Może jednak znają kogoś, kto korzystał z usług opiekunki? Nalegała Irina. Nie, u nas wszyscy są zdrowi, odpowiedziała Julia. Dlaczego się obrażasz? Naprawdę potrzebuję pomocy. Zanim się Irina zorientowała, już tłumaczyła się przyjaciółce. Nie obraziłam się, powiedziała Julia i dalej milczała w słuchawce. Nie obraziłaś się, a sama milczysz, zauważyła Irina. Myślę i wydaje mi się, że mam pomysł, powiedziała Julia. Cyganeczka, która krąży wokół twojego domu i ciągle prosi o pracę. Weź ją. Czemu nie? Żartujesz czy drwisz? Nie rozumiem znów rozgniewała się Irina. Mówię całkiem serio. Czy ona nie będzie potrafiła ugotować kaszy czy wynieść śmieci? O ile wiem, cyganie zawsze potrzebują pieniędzy i są gotowi zrobić wszystko dla nich. Dobrze, dziękuję za radę, przemyślę to powiedziała Irina. Zastanowiła się nad słowami Julii. Przecież ta młoda cyganka prosiła się do niej o pracę już tyle czasu? Gdyby chciała coś ukraść, dawno by się włamała do domu i coś zabrała, pomyślała Irina. Może to nie jest najgorszy pomysł. Następnego dnia Irina zauważyła przez okno cygankę, idącą swoją zwykłą trasą. Kobieta pospiesznie wyszła z domu i zawołała ją. Dziewczyno, zawołała Irina. To do mnie, zapytała cyganka, kiedy w końcu odwróciła się na krzyk Tak, do pani. Jak się pani nazywa? zapytała Irina, doganiając dziewczynę. Luba mnie nazywają odpowiedziała cyganka. Lubow, a jaki jest pani patronimik? spytała Irina. Nie, nie zrozumiałaś, my nie używamy pełnych imion słowiańskich. Nazywam się po prostu Luba i nie mam patronimika, bo nie mam ojca zaśmiała się cyganka. No dobrze, Luba, mieszkam w tamtym domu, Irina wskazała na swój dom. Wiem, gdzie mieszkasz ponownie zaśmiała się Luba. Irina zawsze dziwiła się: Jak łatwo cyganie przechodzą na ty z ludźmi, których ledwie znają. Ale teraz nie miała czasu uczyć cyganki etykiety. Prosiłaś się do mnie o pracę, pamiętasz? Wydaje mi się, że mam coś dla ciebie powiedziała Irina. Opowiedziała dziewczynie, że wyjeżdża i że będzie musiała tylko karmić ciężko chorego leżącego człowieka, czasami sprzątać po nim, a także być sprzątaczką w domu, a ponieważ będą tam tylko we dwie, to sprzątanie też będzie niewiele, tylko przed jej powrotem wytrzeć kurz w domu i wszystko to przez maksymalnie dwa tygodnie. Jeśli cyganka poradzi sobie i niczego nie ukradnie z domu, to po powrocie Irini z delegacji otrzyma okrągłą sumę pieniędzy. A nie oszukacie? Zapytała z przymrużeniem oka Luba. Nie mamy zwyczaju oszukiwać ludzi, odpowiedziała z uszczypliwością Irina. Na to się umówiliśmy. Irina na wszelki wypadek zabrała rodzinne klejnoty z domowego sejfu do bankowego depozytu i poleciała na swoją delegację. Wydaje mi się, że bardzo się zmieniłaś, zrobiłaś operację plastyczną, zapytał Felix cygankę. Przepraszam, nie zrozumiałam, odpowiedziała luba. Nic, przepraszam, po prostu żartowałem. Myślałem, że to moja żona przyszła. Z zadyszką po każdym słowie powiedział Felix. Potem kaszlał bardzo długo. Widzę, że zatrudnili mi opiekunkę. Tak, pani wyjechała na dwa tygodnie, powiedziała cyganka. Mam na imię luba. Od dawna tak kaszlesz. Od dawna powiedział Felix i poprosił, aby podnieść mu poduszkę, bo głowa mu drętwiała. Luba poradziła sobie całkiem nieźle. Przez około trzy dni opiekowała się Felixem i radziła sobie bardzo dobrze. On sam nie wiedział, dlaczego budziła w nim zaufanie. Najprawdopodobniej po prostu nie miał wyboru. Gdyby na jej miejscu była ktoś inny, również by poprosił o pomoc. Luba, mogę porozmawiać z tobą szczerze. zapytał rano Felix. Oczywiście dziewczyna uśmiechnęła się. Miała bardzo uroczy uśmiech. Cyganie zawsze podobali się Felixowi. Taka wesoła społeczność, która nie traci ducha i śmieje się w twarz problemom. Nawet gdy jest naprawdę źle. Sprawa wygląda tak, że umieram, lubasza, moje dni są policzone. W każdej chwili mogę stanąć przed stwórcą. Felix zmęczył się mówieniem i, zamknąwszy oczy, postanowił trochę odpocząć. Powiedz mi, od dawna tak cierpisz. zapytała ponownie luba. Już kilka lat, ale co to za różnica? Zapytał Felix. Duża różnica. Tak samo umierał mój wujek. Nie mógł się ruszać i kaszlał. Masz pracę? Zapytała luba. Tak, ostatnio się pojawiła, odpowiedział Felix. Muszę jechać do taboru, do babci, powiedziała luba. No, poczekaj, jeszcze ci nie powiedziałem. Felix znów osłabł i nie mógł dokończyć. Wrócę. Zobaczysz, bardzo szybko wrócę. Kilka godzin później Luba wróciła ze starą cyganką. Nie mówiła po rosyjsku, a przynajmniej nie chciała mówić po rosyjsku przy nim. Staruszka badała Feliksa, dotykała jego rąk i nóg, przykładała ucho do jego piersi. Ciągle maskała językiem i westchnieniami kiwała głową na boki. Babciu, czy ty naprawdę? Babciu, co robić? Babciu, jak to tak? Tylko narzekała Luba. Widać było, że jest bardzo zmartwiona i łzy dosłownie zbierały się jej w oczach. Staruszka powiedziała coś swojej wnuczce i odeszła. Luba odprowadziła babcie i wróciła. No to jaki diagnoz postawił ludowy uzdrowiciel? Zapytał Felix i spróbował się uśmiechnąć. Babcia powiedziała, że ciebie też, jak i mojego wujka, otruto łodygą konium. Ktoś ciągle dodaje go do twoich innych lekarstw lub jedzenia na barze. Oto dała mi na bartaninę skory dębu, żebym spróbowała cię uratować. Ale to mało prawdopodobne, że pomoże. Mojemu wujkowi nie pomogło. Zbyt późno dowiedzieli się, że otruła go porzucona kochanka. I gdybym trafiła do ciebie wcześniej, zaczęła narzekać i płakać luba. Jak długo prosiłam twoją żonę o pracę, a ona mnie nie wpuszczała? Ojej, nieszczęście. Czym, mówisz, mnie otruto? Zapytał ponownie Felix. Łodygą konium. No jest taka trawa. Ale nazywają ją też bóle głów. Duża przedawkowanie prowadzi do śmierci. I nie ma antidotum. Może tylko pomóc stamin. Prawda, na wczesnych etapach zatrucia. Powiedziała Luba. Była bardzo zdenerwowana i ręce jej się trzęsły. No dobrze, skoro tak, to nie traćmy czasu. Pamiętasz, chciałem ci coś powiedzieć? zapytał Felix. Luba skinęła głową. Umiesz trzymać sekrety. Bardzo potrzebuję, żeby moja żona się o tym nie dowiedziała, poprosił Felix. Co ty, ja mogiła? powiedziała luba. No to słuchaj. Felix wziął więcej powietrza. Mam syna. Wiem, pani mówiła, że będzie przyjeżdżał i przynosił pieczywo i wszystko co potrzebne, powiedziała luba. Słuchaj i nie przerywaj. Boję się, że mi zabraknie sił, poprosił Felix. Mam jeszcze jednego syna. Urodził się niedługo przed moją chorobą, a jego matką nie była moja żona. Tak wyszło, nie osądzaj mnie. U nas nie przyjęło się nikogo osądzać, zwłaszcza nie przyjęło się osądzać miłości, powiedziała Luba. Ale to nie była miłość, to był przypadek, nieostrożność, to była moja tchórzostwo. Pewnie dlatego Bóg taką chorobą mnie każe, powiedział Felix. Co ty takiego mówisz? Co ma do tego Bóg? Ktoś cię otruł. I trzeba wyjaśnić kto, a może twoja żona, ona wie o twoim zdradzie, więc się mści, przypuszczała Luba. Nie rozumiesz, co mówisz. Irina nie jest taka, ona nie mogła i ona nie wie, jestem pewien na 100%. Mam dowody na to, że ona nie wie. Felix znowu łapał oddech przez jakiś czas. Tak więc matka tego chłopca zrezygnowała z niego, rozumiesz? Boże mój, jak to możliwe! Zdziwiła się luba. Możliwe, lubasza, u nas nawet i gorsze rzeczy się zdarzają. Ona ma rodzinę, ma innego dziecka. Zbyt późno dowiedziała się, że jest w ciąży. Jest zamężna za innym, nawet nie wiem, jak jej udało się ukrywać ciąży przed mężem, ale sobie poradziła. I chłopca oddali do domu dziecka. Tak, luba, mój syn rośnie w domu dziecka i nawet nie podejrzewa, że ma matkę i ojca. Pomagam mu, aby niczego mu nie brakowało i to jest mój krzyż. Jestem tchórzem, lubo, nie mogłem się przyznać żonie. Że mam dziecko na boku i nie odważyłem się przywieźć swojego drugiego syna do swojego domu, ponieważ jestem winny wobec żony, to przez moją winę ona nie może mieć dzieci, powiedział Felix. Bardzo się zmęczył i prawie zasnął, kiedy skończył mówić. Z nudów luba oglądała lekarstwa na stoliku nocnym. Po kolei otwierała każdą buteleczkę i wąchała. Oto ono, ten zapach, od tego tak boli głowa. Na buteleczce napisano coś innego. Ciekawe, myślała luba, kto przyniósł do domu właśnie ten flakon. Nie zmęczyłaś się mnie słuchając. Znowu zapytał Felix. Nie wydaje się, że to ty zmęczyłeś się mówieniem, luba uśmiechnęła się. Tylko nie rozumiem, co ja tu robię, ty chcesz po prostu ulżyć duszy przed śmiercią. Może jednak spróbujesz tego lekarstwa od tej nyni, co dała babcia, może pomoże. Nie, już czuję, że nic mi nie pomoże. Nie traćmy cennego czasu. Luba, chcę, żebyś mi pomogła. Mojego syna Waska, tak go nazwali w domu dziecka, mi nie oddadzą. Trzeba załatwić wiele papierów i pozwoleń, a ja boję się, że nie zdążę. Luba, czy możesz go wykraść z domu dziecka i przewieźć tutaj bez wiedzy mojej żony? Chcę się pożegnać z chłopcem i poprosić go o wybaczenie, powiedział Felix. Co ty? Przecież mnie wsadzą do więzienia, przestraszyła się luba. Wsadzą mnie, proszę cię bardzo. Oddamy chłopca z powrotem, zanim się zorientują. Zobaczysz, po prostu cię błagam, prosił Felix. Luba nie znała zasłyszenia, co to znaczy żyć bez ojca. Nawet matkę słabo pamiętała. W obozie swoje prawa, tam swoje zasady. Była owocem zakazanej miłości młodej cyganki i żona tego cygana. Matka urodziła ją potajemnie i ukrywała, a kiedy ojciec się dowiedział, to młodą cygankę wyrzucili z obozu. Ojciec nie uznał na córkę i dziewczynkę oddali jego matce na wychowanie. Tak oto i wyszło, że luba żyła ze swoją babcią, ale ojca faktycznie nie miała. Właściwie był, ona nawet widziała go nieraz. Ale nie miała prawa nazywać go tatą, był dla niej wujkiem. I tak, to właśnie on umarł tą samą śmiercią, która czekała Feliksa. A czemu diabeł nie żartuje, dlaczego by nie pomóc dobremu człowiekowi, postanowiła Luba. Dowiedziała się od Feliksa, gdzie jest chłopiec, jak wygląda i wyruszyła w drogę. Irina spędziła za granicą prawie dwa tygodnie jako audytor. Obraz był jasny, że tam były same naruszenia. Gdyby policja zajęła się tą sprawą, główna księgowa poszłaby do więzienia bez pytania. Teraz trzeba było szybko wszystko naprawić, ciągnąć dalej nie było potrzeby. I Irina wróciła do domu, trochę wcześniej niż planowała, o kilka dni. Gdy weszła do domu do pokoju swojego męża, onie miała od tego celu zobaczyła. On, Felix, który już od kilku lat nie wstawał, stał na kolanach na podłodze przed małym chłopcem, lat trzech i przytulał go. On płakał jak dziecko i prosił chłopca o przebaczenie. Chłopiec pokornie przyjmował takie traktowanie, ale wyglądał bardzo zdziwiony. Obok stała luba, trzymając Feliksa i wycierając łzy. Nie od razu zauważyli Irinę, więc mogła ich obserwować przez kilka sekund. Dziwny jakiś był ten chłopiec z pewnością przyprowadziła go cyganka, ale on na pewno nie był cyganem. Nawet w pewnym sensie przypominał jej męża. Co się tu dzieje? Pozwólcie, że się zapytam. Zapytała Irina. Irusia, zaraz ci wszystko wyjaśnię, zaczął się tłumaczyć Felix. Próbował wstać, nie utrzymał równowagi i upadł na podłogę. Luba i Irina rzuciły się, by go podnieść. Zaczął oddychać nierówno. Ciocia Ira, co się stało? Usłyszeli głos Eduarda. Dobrze, że jesteś na czas, powiedziała Irina. Widzisz, twój ojciec upadł. Eduard zaczął pomagać w podnoszeniu Feliksa. We troje położyli go na łóżku. Felix ledwo oddychał. Ja tu lekarstwo przywiozłem, powiedział Eduard i postawił paczuszkę na szafce nocnej. Luba podeszła i otworzyła paczkę. Wśród buteleczek zobaczyła dokładnie taką samą, jak na szafce nocnej, w której był lek na ból głowy. Luba wyciągnęła tę buteleczkę i zaczęła ją otwierać. Co ona robi? A kto to jest? zapytał spokojny Eduard. Dziewczyno, odstaw lekarstwo mojego ojca. Nie sądzę, żebyś się na tym znała. Myślę, że nawet nie umiesz czytać. Luba cofnęła się o krok, aby Eduard nie wytrącił jej lekarstwa z rąk, ale mimo to otworzyła flakon. Tu nie ma tego, co jest napisane na flakonie powiedziała Luba. To jest mocniejszy lek na ból głowy. To kto przynosi do domu to lekarstwo i truje Feliksa od tak dawna. Co ty pleciesz? Jestem jego synem, krzyknął Edward i spróbował wydrzeć buteleczkę z rąk Luby. Daj mi to. Zabierzemy to lekarstwo do analizy, powiedziała Irina i wzięła flakon z rąk cyganki. Wydaje mi się, że wiele zaczynam rozumieć po tym. Jak przeprowadziłam audyt naszego zagranicznego oddziału. Co ty przeprowadziłaś? Wykrzyknął Edward, ocknął się i rzucił do ucieczki z domu. Dogonić? Zapytała luba. Niech biegnie. Od sprawiedliwości się nie ukryje, powiedziała Irina. Teraz może mi ktoś wytłumaczyć, co tu się dzieje i kim jest ten chłopiec? To syn zaczęła mówić luba, ale przerwał jej Felix. Sam powiem, ledwo łapiąc oddech, powiedział Felix. Irina, przebacz mi, to mój syn. Nazywa się Wasia, jego matka. Felix zaczął mocno dyszeć i zamilkł, było mu wyraźnie źle. Zadzwonię po pogotowie, powiedziała Irina. Nie trzeba, umieram. I tak mi nie pomogą. Przecież słyszałaś. Edward mnie otruł powoli, mówił Felix. Zakładam, że dla spadku. A ty jeszcze uczyniłaś go pełniącym obowiązki. Bardzo miło. Dobrze już, Lesz, Felix, dochodź do siebie. I tak, przebaczam ci, powiedziała Irina. Próbowałem jeszcze coś powiedzieć, Felix. Napisałem testament na syna, nie wiedziałem. No dobrze, co ja mogę jeszcze powiedzieć? Nie dość, że ten łajdak cię zabił, to jeszcze po świecie teraz mnie wypuści, nas wypuści. Irina spojrzała na chłopca, biedak w ogóle nic nie rozumiał. Za to teraz Irina zrozumiała, że chłopiec ma oczy swojego ojca. Luba, zabierz dziecko do kuchni i nakarm go czymś, powiedziała Irina. Gdzie jego matka? Mam nadzieję. Że to nie ty? Nie, on jest z domu dziecka, a ja go tu przyprowadziłam potajemnie. Muszę go odwieźć z powrotem, powiedziała luba. Co za szaleństwo tutaj wszyscy zrobili? Wystarczyło wyjechać na kilka dni, jak w domu wszyscy zwariowali. Luba, co ty ukradłaś dziecko? Zapytała Irina. No, ogólnie rzecz biorąc, tak, poprosił mnie o to Felix. Chciał porozmawiać z dzieckiem, powiedziała luba. Aha, jeśli Felix, to wszystko w porządku. Przecież on jest u nas królem i bogiem, powiedziała Irina z sarkazmem. Tak samo powiem w policji. Nie zakładaj sprawy kryminalnej. Nam pozwolił Felix. Świetnie. Tylko porwania nam brakowało. Ale nic to, przynajmniej będzie dach nad głową, kiedy Edward nas wyrzuci i trzy posiłki dziennie. Tylko niebo będzie w kratkę. I co teraz robić? Luba była przestraszona i zaniepokojona. Chłopcze, jak masz na imię? Zapytała Irina. Wasia, powiedział dziecko. A nazwisko? Nie wiem, powiedział Wasia. A gdzie mieszkasz? Zapytała Ira, starając się być jak najłagodniejsza, aby nie przestraszyć dziecka jeszcze bardziej. Chłopiec odwrócił się i wskazał ręką na okno. Jasne. A dlaczego on nic nie wie? Zdziwiła się Irina. Bo on jest z domu dziecka, powiedziała luba. Tam się nim nikt nie zajmuje. Oto co zrobimy. Odprowadzisz go z powrotem, tam gdzie go wzięłaś. Jeśli po drodze zatrzymają Was policjanci lub w domu dziecka będą robić Wam wyrzuty. Po prostu powiedzcie, że znaleźliście go w mieście. On płakał. I jeśli coś, dzwońcie do mnie, powiedziała Irina. Takie przypadki się zdarzają, uciekają z domów dziecka. To może się udać. A ja już uciekałem dwa razy, powiedział Wasia. No widzisz, więc to może się udać, powiedziała Ira. No, Wasia, pożegnaj się z tatą. Pocałuj go, on cię kocha. Felix coś szeptał synowi, ale słów nie dało się rozpoznać. Czuł się bardzo źle. Chłopiec pocałował ojca w policzek i luba zabrała go. Irina została z mężem. Felix, jak to się stało? Jak mogliśmy przeżyć takie straszne życie? Nie pozwoliłeś mi mieć dzieci, a sam. I dlaczego poszłam za tobą? I dlaczego się zgodziłam? Powinnam była uciec od ciebie tego samego dnia, kiedy nalegałeś na operację. Pewnie cię kochałam, powiedziała Irina. I ja cię kochałem, wyszeptał Felix. Kto jest matką tego chłopca? zapytała Irina. Ale Felix nie odpowiedział. Był już nieprzytomny. Irina siedziała z nim prawie całą noc. Trzymała jego rękę w swojej dłoni. Tej nocy zapomniała wszystkie urazy i wybaczyła Feliksowi wszystko. Tak umarł w objęciach swojej żony. Do obiadu wróciła Luba. Jak poszło? zapytała Irina. Powiedzieli, że to pierwszy raz widzą cygankę, która oddaje dziecko, a nie kradnie powiedziała Luba. Czyli do ciebie nie mają pretensji To dobrze powiedziała Irina. A wiesz, postanowiłam po pogrzebie adoptować tego chłopca. Przynajmniej to jego syn, a mi to już wystarczy. W takim razie chyba pójdę do siebie, powiedziała Luba. Wiesz, a ty mi się spodobałaś. Zostań u mnie. Pomóż z pogrzebem, choć pewnie ludzi będzie mało. Chyba, że ktoś z firmy, kto jeszcze go pamięta, no i moja przyjaciółka. A ja niedługo będę potrzebowała niani, uśmiechnęła się Irina. Jeszcze długo siedziały razem. Irina pozwoliła sobie dać upust łzom. Z jakiegoś powodu nie czuła ani wstydu, ani zakłopotania przed tą dziewczyną. Długo rozmawiały o życiu. Luba opowiedziała Irinie swoją historię, historię swojej matki. Jej opowiedziano, że ją po prostu wygnano z taboru, a luba całe życie zastanawiała się, dlaczego nie znalazła sposobu na kontakt z córką. I tylko na łożu śmierci jej wujek, który tak naprawdę był jej ojcem, wyznał, że jej matkę nie wygnano. Zabił ją własny ojciec, dziadek Luby. Takie były zasady w taborze. A dlaczego wy nie macie dzieci? Przepraszam za pytanie. Twój mąż powiedział, że jest za to winien przed tobą zapytała Luba. W przeciwieństwie do innych ciekawskich, od niej pytanie brzmiało prosto i nieobraźliwie Nie ma za co mi przebaczać kto tylko nie zadawał mi tego pytania. Ale ty jesteś pierwszą, której chce się odpowiedzieć prawdę powiedziała Irina. Kiedy się pobraliśmy, oczywiście zaszłam w ciążę. Mój mąż powiedział, że ma już syna i więcej mu nie trzeba. Nie pociągnie drugiego dziecka. Nie może sobie wyobrazić, jakiego dzieci będą dzielić między sobą jego imperium. Więc postanowił, że wystarczy mu jeden syn. Zmusił mnie do aborcji, a sam, nie mówiąc mi nic, zapłacił lekarzom, żeby związali moje jajowody i ja już więcej nie mogłam mieć dzieci, powiedziała Irina. Jaki horror. Gdyby ze mną tak zrobili, znienawidziłabym tego człowieka, powiedziała luba. A ja znienawidziłam, gdy mi o tym powiedział już po operacji. Od miłości do nienawiści jest jeden krok, ale w drugą stronę też. I znalazłam w sobie siłę, by mu wybaczyć i pokochać go na nowo. Tego, co zrobione, nie cofniesz. Ja przecież nie wiedziałam, ja przecież nie wiedziałam, że on zdradzi mnie jeszcze raz. A propos, ty nie wiesz, kto jest matką tego dziecka? Zapytała Irina. Nie, on mi tego nie powiedział, odpowiedziała Luba. Pogrzeb przeszedł normalnie, bez pompy i głośnych słów. Na pogrzebie najgłośniej płakała Julia. Nie mogła sobie wyobrazić, że odejdzie tak wcześnie. Ktoś nawet zwrócił jej uwagę, że zachowuje się głośniej niż wdowa. Irina nie zachowywała się głośno, wszystkie swoje łzy wypłakała już rano z lubą. Teraz musiała działać. Chciała jak najszybciej adoptować Wasie, póki miała jeszcze pieniądze i wpływy. Zanim Edward wyrzucił ją z domu. Przejmując prawa do spadku. Dzięki możliwościom i pieniądzom Irini adopcja przebiegła dość szybko. W domu dziecka bardzo ubolewali z powodu śmierci ich sponsora i mecenasa. Wyrażali kondolencje i tak dalej, mając nadzieję, że ich współpraca się nie zakończy. Irina kiwała głową i zgadzała się ze wszystkim. Ze wszystkim, byle tylko szybciej zabrać chłopca. Tylko nie wiem, luba, gdzie się podziemi, jeśli Edward nas wyrzuci. Nawet nie mogę teraz kupić sobie ani mieszkania, ani tym bardziej domu. Jak tylko Edward wejdzie w prawa spadkowe, ten zakup zostanie anulowany, bo Felix już nie żyje i trwa teraz okres spadkowy, powiedziała Irina. W takim razie chodźcie je do nas, odpowiedziała luba. Babcia przyjmie. Ona wiecie, jaka dobra. Chciała uratować Feliksa, ale zbyt późno zorientowaliśmy się, że go otrują. Tak, powinnam była słuchać znaków losu i zatrudnić cię wtedy, kiedy prosiłaś, powiedziała Irina. Wybacz mi już. Teraz to już niczego nie zmienisz. Gdybyś wiedział, gdzie upadniesz, słomkę byś pościelił, nie bez powodu tak mówią, powiedziała luba. Ale teraz macie chłopca. Tak, jaki on wyrośnie, ten chłopiec. Nikt nie podejrzewał, jakim okaże się jego pierwszy syn. A on otruł ojca, żeby szybciej dostać spadek. W firmie narobił bałaganu, prawie zrujnował własne dziedzictwo. Czasami zastanawiam się, o czym w ogóle ludzie myślą. Ceo mają w głowach rozmyślała Irina. Myślę, że wyrośnie na takiego, jakim go wychowasz. My go wychowamy powiedziała Luba. Miesiąc po tym, jak Wasia już mieszkał u niej w domu, Irina otrzymała od opieki pełen pakiet dokumentów na Wasia. Otwierając ten folder, Irina przeczytała i za nie mówiła. W rubryce matka dziecka na oświadczeniu o rezygnacji, które podpisała w szpitalu położniczym, widniało nazwisko i imię Julii, jej przyjaciółki. Irina kilka razy przeczytała, myślała, że to przypadek, ale nawet daty były takie same. Nie było wątpliwości, ale jak to możliwe, że udało jej się ukrywać przynajmniej 4 lub 5 miesięcy. I wtedy Irina przypomniała sobie. Jak około 3 lat temu Julia niespodziewanie dla wszystkich wyjechała do Tybetu szukać siebie i samopoznania. Oczywiście, Wasia nie urodziła się w Tybecie ani nigdzie indziej, to była oficjalna wersja dla wszystkich, nawet dla jej męża. Sama ukrywała się gdzieś aż do porodu. Dlatego była jedyną osobą z całej grupy małżeństw po tym, jak Felix zachorował i odwiedzała go w szpitalu. Teraz wszystko zaczynało układać się w całość, gdyby Felix od razu powiedział, że ma dziecko. Ale nie mógł, bał się. A jeśli szczerze mówić, sama Irina nie była pewna, czy zareagowałaby prawidłowo w tych okolicznościach. Wszystko, co się dzieje, dzieje się jak należy. Postanowiła kobieta. Postanowiła nic nie mówić przyjaciółce o tym, że wie, kto jest matką Wasiego. Ale wizyty tej kobiety w ich domu musiały zostać ograniczone. Jednak na tym niespodzianki od losu się nie skończyły. Po pół roku nikt nie próbował ich wyrzucić z domu. Firma działała jak dawniej. Dzięki tytanicznym wysiłkom głównego księgowego udało się utrzymać zagraniczny oddział na powierzchni. Wszystko wydawało się być normalne. Irina nie mogła zadzwonić do Edwarda i zapytać, no to kiedy wejdziesz w prawa spadkowe? To byłoby szaleństwo, a gdzie dzwonić, nie wiedziała. Od kiedy uciekł, gdy został przyłapany na otruciu, Irina nic o nim nie słyszała. Edward w żaden sposób się nie ujawniał, Irina nawet nie wiedziała, czy wie, że ojciec zmarł tej samej nocy. I pewnego ranka Irina została obudzona telefonem, dzwoniła główna księgowa. Nie wyobrażasz sobie, co właśnie się stało, mówiła podekscytowana, ale szczęśliwa kobieta. No, co się stało? Mów wyraźnie, nie rozumiem cię, odpowiedziała Irina. Właśnie został aresztowany Edward podczas próby sprzedaży tego zagranicznego oddziału, powiedziała główna księgowa. No tak, i co mu przeszkodziło? W końcu, zgodnie z testamentem, wszystko należy do niego, powiedziała Irina. Jesteś przy zdrowych zmysłach. Skąd to przekonanie? Felix zostawił testament na swojego młodszego syna. Wszystkie jego majątki, firmy, konta i inne należą do niego. A do osiągnięcia pełnoletności tym wszystkim będzie zarządzał opiekun. Rozumiem, że to pani powiedziała, główna księgowa. Dopiero teraz wszystko w głowie Irini zaczęło się układać. Dopiero teraz zrozumiała, dlaczego Edward postępował w ten sposób, a nie inaczej. Ten wajdak skądś się dowiedział, że jego ojciec ma drugiego syna i bał się, że wcześniej czy później będzie musiał podzielić się spadkiem, dlatego chciał wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy z firmy przez konta offshore, a zagraniczny oddział idealnie się do tego nadawał. Nikczemnik zaczął powoli truć ojca, aby ten przekazał mu wszystkie sprawy i jak najszybciej odszedł na tamten świat. Gdy tylko Edward dowiedział się o testamencie na korzyść brata, postanowił chociaż sprzedać zagraniczny oddział. Myślał, że w innym kraju nie znają praw o dziedziczeniu w naszym kraju, i wpadł. Teraz Edwardowi groził wyrok za przestępstwo gospodarcze w innym kraju, a po powrocie do domu wyrok za sprawę otrucia za umyślne zabójstwo a takie sprawy nie mają terminu przedawnienia. Tak więc chciwość zgubiła młodego, ale niezbyt uczciwego człowieka. Irina stała się szefem firmy męża i matką syna męża. Z Julią zerwała wszelkie kontakty, ta sama nie dążyła do kontaktu z nią, kiedy dowiedziała się, kogo Irina adoptowała. Julia bardzo bała się o swój małżeństwo i to, że mąż dowie się o jej zdradzie i o tym, że urodziła dziecko i zostawiła je w domu dziecka. Wasia szybko zaaklimatyzował się w dużym domu i bardzo szybko zaczął nazywać Irinę mamą. Luba doskonale radziła sobie z zadaniem niani. Wasili ją kochał, jeszcze bardziej kochał spędzać czas w obozie. Irina zawsze się śmiała, że dorasta i na pewno ożeni się z cyganką. No to już niech wybiera moją córkę, powiedziała luba. Wychodzę za mąż. Gratuluję, powiedziała Irina. Zebrała dla luby całą posąg i zrobiła młodym dobry prezent. Tak to bywa: dobro zawsze jest wynagradzane. Nagradzane. 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 Nagradzane.